Jesteśmy organizacją, która prowadzi w tej chwili Dzienny Dom Seniora w Gniewie i mamy przyjemność dzisiaj tutaj gościć Państwa w naszym domu. Chcielibyśmy opowiedzieć troszeczkę, czym się zajmujemy i tak naprawdę na czym polega tutaj na czym polegają te zajęcia, które prowadzimy z naszymi seniorami. Zaczynając od początku, w ogóle skąd się wzięła ta inicjatywa? Tutaj z tą inicjatywą zwrócił się do naszej organizacji burmistrz naszej miasta, gminy, który zaproponował współpracę w postaci właśnie prowadzenia takiego dziennego domu seniora przez naszą organizację. My przystąpiliśmy do tej propozycji, postanawiając właśnie podjąć próbę pracy z gminą Gniew i na rzecz naszych tutaj seniorów. W tej chwili prowadzimy tą placówkę, czyli Dzienny Dom Seniora Plus od około 2 lat już ponad 2 lata. Ta współpraca układa się bardzo dobrze, z czego nasi seniorzy są bardzo zadowoleni i mają możliwości tutaj rozwoju. Bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolona, naprawdę, że mnie w ogóle tu przyjęli do tego grona. Za tym wszystkim bardzo dziękuję. Spędzamy czas bardzo fajnie. Tu mamy kierownictwo, tu jest pani kierownik, tu pani zastępczyni. Mamy robotki i ćwiczymy, i śpiewamy, i robimy na drutach, i na szydełku, i ciastka robimy, i pączki robimy, i pizzę robimy, no wszystko robimy. Super jest, naprawdę. No jestem po prostu ogólnie bardzo zadowolona. I z grona, i z kierownictwa, i ze wszystkich tutaj, no, tu, tych uczestników, którzy są ze mną. Bardzo są opiekuńczy. Jeździmy na wycieczki. Jutro jedziemy do Tczewa. Będziemy lepili coś z gliny, jakieś garnuszeczki. Jedziemy na 2 grupy. Jedna grupa i druga grupa, nie? Przede wszystkim jest to miejsce, w którym mogą się spotkać, gdzie mogą się zintegrować, gdzie jest tak naprawdę miła, przyjazna, domowa atmosfera. I na tym najbardziej nam zależało. Szczególnie wychodzimy tutaj do osób, które są samotne, które potrzebują tak naprawdę kontaktu z innymi ludźmi. Tutaj jest możliwość spotkania się, przyjść, porozmawiać, nauczyć się czegoś nowego, rozwijać swoje zainteresowania, ale też nadążać za nowymi technologiami, które mamy również tutaj w swojej ofercie. Proponujemy tutaj naukę na smartfonach, nawet w tym tygodniu mieliśmy takie zajęcia, które umożliwiały zakładanie kont na Facebooku, gdzie mamy wtedy kontakt taki wirtualny. Seniorzy również wychodzą z różnymi inicjatywami, nagrywają różne filmiki, czyli jakby są cały czas w XXI wieku, pomimo że już mają swoje lata. Także mamy dość szeroki ten wachlarz usług. Tutaj mamy również możliwość organizacji wszelkiego rodzaju wyjazdów, gdzie spędzają te osoby na przykład czas na jakichś wycieczkach krajoznawczych lub po prostu wypoczynkowych, turystycznych, rekreacyjnych. Frekwencja jest dużo większa, zainteresowanie zajęciami również, no a przede wszystkim tutaj te kontakty, które mają ze sobą ci nasi seniorzy, mogą tak naprawdę rozwijać i dzięki temu spotykają się, nawiązują kontakty, przyjaźnie nowe, pomimo jakby jesieni swojego życia. Przy współpracy z panem burmistrzem, z panem Maciejem Czarneckim w ostatnim czasie podjęliśmy taką możliwość współpracy również organizacji klubu w Opaleniu, który jest troszeczkę mniejszą inicjatywą, ale chcemy wyjść też na obszary wiejskie, nie tylko w mieście, ale również na obszar wsi. Opalenie jako jedna z większych wsi, tam chcemy spróbować swoich sił i również zaproponować dla tamtejszych seniorów, którzy jednak mieliby większy problem, żeby dojechać do Gniewa, również takie podobne zajęcia, które mamy tutaj. Jak nam to wyjdzie, zobaczymy. Myślę, że równie pozytywnie. Wiemy, że jest bardzo pozytywny odbiór. Także wszystkich tych, którzy są z tamtych stron, a będziecie Państwo oglądali ten materiał, zapraszamy do udziału w zajęciach, które będą proponowane. Będą odbywały się w dawnej świetlicy wiejskiej, która tam jest w Opaleniu. Także bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.